Dzień dobry, jesteśmy na cmentarzu Osobowickim, szkoła 93. Jesteśmy tutaj z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto niezwykle ważne dla nas, bo jesteśmy szkołą imienia tradycji Orła Białego, więc pielęgnujemy tradycję naszego narodu. Dzisiaj oddajemy hołd bohaterom, którzy stanęli do nierównej i samotnej walki z sowieckim okupantem, a którzy dla następnych pokoleń Polaków stali się przykładem patriotyzmu i wierności Polsce. Walczyli tak z niemiecką, jak i sowiecką okupacją. Nie mogli pogodzić się z sowietyzacją Polski i sprawowaniem w niej władzy przez moskiewskich namiestników, w cudzysłowie, chronionych przez obce czołgi i bagnety. Wszyscy oni przeszli brutalne śledztwo z nieustannym biciem, torturami i pozbawianiem snu, głodzeniem. Każdemu z nich proponowano kolaborację. Wszyscy odmówili, świadomie wybierając śmierć. Tu we Wrocławiu czcimy przede wszystkim pamięć czterech oficerów Armii Krajowej, działaczy Dolnośląskiego Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, zamordowanych w więzieniu kręckowskim 27 listopada 1948 roku. Ich śledztwo było także okrutne, a życie oddali za ideę zamknięte w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Bohaterowie dzisiejszej uroczystości, żołnierze wyklęci, zapewnie byliby dumni, że idee patriotyczne są dziś w wolnej Polsce godnie pielęgnowane, a ich walka nie była daremna. I tu, w tym naszym zagonieniu, pamiętajmy o dobrej myśli marszałka Józefa Piłsudskiego. Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Tak napisał poeta. Szanowni Państwo, w naszym mieście ze szczególną troską wspieramy wszelkie działania edukacyjno-kulturalne związane z pielęgnowaniem pamięci o polskich drogach do wolności. Chylimy czoła przed żyjącymi bohaterami tamtych czasów. Dziękujemy za Wasz heroizm i poświęcenie. Dziękujemy za wypełnienie złożonej przysięgi. Proszę o zabranie głosu wicemarszałka województwa dolnośląskiego, pana Jerzego Michalaka. Wszyscy bowiem teraz równi stajemy z pokorą przed tymi, którzy gotowi byli za Polskę oddać rzecz najważniejszą, swoje życie. Pytam sam siebie i każdego z was osobna, czy na taki heroizm bylibyśmy dziś gotowi?